Witam Was w drugim odcinku. Ja tutaj już sobie zacząłem, tak jak mówiłem, mieliśmy kosić. Miał być odcinek skoszenia, niestety za długo to wszystko trwało. Kupiłem na Oelixie kombajn, używany oczywiście. I młodego zatrudniłem, żeby tu mi pokosił. No niestety trochę tak odwalił, ponieważ pół pola skosił na sieczkę, a dopiero od połowy ja się strzaiłem i kazałem kosić już na słomę, więc tej słomy nie ma dużo, jak sami też widzicie. Tu łąka jest zbycha. A w tym odcinku po prostu dzisiaj sobie dokończymy to co nam zostało z tej słomy. 15-18 ton jęczmienie nam z tego pola wyszło. Dużo, niedużo. Wiadomo, że tutaj mogło być więcej. Będziemy do tego dążyć. 77 tysięcy na koncie. No i co no, już parę belek tutaj nam przed odcinkiem sprasowałem, żeby sprawdzić, czy prasa z tym z 30 da radę. Jak widzicie, śmiało daje radę. Teraz dojedziemy do końca. Dobra, niech on tutaj wyrzuci. A, jedyneczka i jedziemy. Paliwa nam brakuje powoli, ale mamy tutaj Mausera w gospodarstwie. Także, no, są jakieś mijaki, wiadomo. Niestety wszystkiego się nie da. Jak to nasz pracownik kosi, to wiecie, my byśmy sobie na to nie pozwolili, ale no, że jest tak, a nie inaczej. Dobra, sobie podniesiemy, wyjedziemy na drogę. Oczywiście. To pole mi się też podoba, jest duże, ale zobaczymy. No, jedziemy, 30. No ciapek ma niestety, ale ciężko. No niestety Ursusa bym wziął Zetora 900, ale jest podpięte pod przyczepy, bo zwoździliśmy w nocy właśnie tutaj ostatnie. Chyba jeszcze zostało w kombajnie. Trzeba będzie też to przesypać, żeby tutaj już wiecie, było jak się należy. Dobra, wjedziemy sobie chyba, myślę, tutaj, żeby to ładnie nam. Okay, 150 trójki chyba, czy dwójki robimy bele. Tak, żeby wiecie, już było. Tu ją sobie wyładujemy. No co, no. Oczywiście musiałem sobie zainwestować w paleciaka, w elektrycznego widlaka, wózek widłowy tak zwany. Dobra, Henning się nie zezłości. Tu sobie wykręcimy. I pojedziemy sobie tutaj. O! Żeby te zebrać. Akurat, idealnie. No tutaj jedno przy drugim się skosi. Ale tak jak mówiłem, zainwestować, żeby tutaj sałaty i pomidory, myślę, sałaty i pomidory, żeby tutaj zabierać spod naszego ogródka warzywnego. Myślę, że od maja do września, tak jak mamy teraz akurat aktualnie, będą truskawki sprzedawane w ilości, no tyle ile nam to naprodukuje, albo zrobimy na sezon zimowy truskawkę, czyli tą tak zwaną spod plandeki, spod folii, o, nie plandeki, tylko spod folii. I wtedy na lato, bądź zobaczymy ile nam się tego, zrobimy wywóz, taki jeden duży, żeby pieniądze nam tutaj przyszły.
cofniemy sobie. Wyładujemy. No i powiem tak, mamy trochę belek też tam. Mamy trochę belek już zebranych wcześniej, znaczy kupionych, zebranych, no. Tu mamy też, ja wam powiem ile, 9, czyli tu będzie około 15 belek, tak liczę, 15 albo 13, także na sezon zimowy powinno nam wystarczyć. Krów nie mamy dużo, obornik też nam się duży nie robi, wiadomo, bo jest mało krów. Zobaczymy jak to będzie, może dokupię jeszcze z 5, zobaczymy, żeby trochę to więcej nam... tego obornika robiło, a zobaczymy jak to będę na pewno okres zimowy przewijał, tak żeby nam ten czas minął i trochę się naprodukowało tych różnych warzywek i w ogóle. Zbieramy to, trzeba będzie wapno na pewno rozrzucić, nawieść, skultywować, no i to pole będzie chyba musiało przez zimę albo tutaj zostać po prostu, żeby ono tutaj leżało, albo zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, sznurka jeszcze widzę, że mamy. Ja to na sznurek robię. Na siatkę będę robił chyba w przyszłym sezonie. W każdym razie. Paliwa też jest niedużo już, 30. Myślę, że zdążymy to zebrać. Dopiero będziemy mogli sobie podjechać i tankować. Jeżeli nie, no to się wcześniej po prostu przepniemy, podjedziemy, żeby przytankować go. Jednak tutaj trochę na tym polu on spędził. Myślę, że spędził swojej pracy wykonał też. Czekaj, tutaj chcę jakoś tak wjechać, żeby to nam tutaj W2 zbierało. Będzie nam to zbierać, tak? O, tak jak teraz nam zbiera idealnie. I jest to dobrze. No, jednak ta praca ciężka. Ma to do siebie, że i trochę tych belek jest. Wiadomo, zawsze coś. Na tą zimę nam wystarczy. Ten sezon. Bo to taka jedna belka to myślę, że na tyle krów to spokojnie wystarczy. Więc nie ma co nawet do TMR-u czy poszowozu, nie? To nie będzie to mega dużym wyzwaniem. Tylko teraz tak, będę musiał kupić z jednej strony tura. I chyba Ursusa przerobić pod właśnie. Pod właśnie, jak to się mówi, pod, no, żeby mieć tura, żeby móc załadowywać na belę, na kiszonkę, nie, czy tam na, do TMR-u. Jakiś TMR też trzeba będzie wypatrzeć na OLX-ie, żeby taniej kupić, bo nie mamy już też dużo pieniędzy, trzeba też tutaj się trochę powoli z tymi pieniędzmi rządzić, żeby nam nie brakło. Na pewno jakieś nowe maszyny trzeba będzie też kupić, popatrzeć na razie. W tym sezonie to jeszcze nie wiem, myślę, że w przyszłym może tą 30 się sprzeda. Tak myślę, a kupi się może, nie wiem, drugiego Ursusa, czy coś mocniejszego, takiego do 150 na przykład koni, nie? Żeby to też miało moc i można było jakieś trochę nowszy sprzęt, bo chciałbym tutaj jednak szybko się rozwinąć, żeby wiecie, nie tylko mieć tutaj te stare sprzęty, ale to coraz to nowsze kupować. Raz, że sprzęty, dwa pola, które też chciałbym inwestować w takie rzeczy. Pozbieram sobie te mijaki, co prawda. No, dużo nie będzie z tych mijaków, ale zawsze to jakiś. No, jedziesz. Aha. Wierzę. Dobra. Nie jedziemy sobie. To będzie ostatni pokos? Ostatni albo przedostatni?
I mamy w tym momencie ile? 12. No i dobra, zróbmy teraz tak. Na 150. I tam jedną myślę, że na 150 się zrobi, po prostu mniejszą. Nie wiem, czy i tak tutaj tego wystarczy. Ale tu chyba jeszcze jest coś, to zobaczymy. Może pozbieramy to wszystko, to może styknie. No, rezerwa się już tam pali, zapaliła się. No, powinno, myślę, wystarczyć z tych... Tu jeszcze coś nam zostało, ale dobra, pojedziemy sobie to, odbierzemy. Bo tutaj też jest taki pasek, tam mamy jakieś parę. Może się dozbiera tą jedną belkę. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Na tą chwilę, wiecie, każde źdźbło trawy, znaczy słomy, przepraszam, na wagę złota, nie? Na 67 się raczej chyba nam nie uda, może, dozbierać do tej pełnej stówy. Zobaczymy, bo tu jeszcze jest troszeczkę. Fajnie by było, jakby się udało nam ubić to. Okej, okay, jestem. Przez. O, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra. No to może być... No, myślę, że nie dozbieramy. Paliwa nam coraz mniej jest. Chyba trzeba będzie się przełączyć. Dobra, wiecie co? Ja sobie zaczynam powoli zjeżdżać. Na gospodarkę, bo nam zaraz paliwa braknie i to tak fest. Braknie nam. A nie chciałbym, żeby mi tutaj stanął gdzieś. Coś mi się wydaje. Wiecie co? Czekajcie, odetnę sobie to. Coś mi się tu gdzieś pali. Albo ja mam... Coś się mi... Normalnie czuję, albo to mi się po prostu wydaje, albo ja jestem już jakoś przewrażliwiony.
Aha. No nie gadaj, że mi tyle brakło. Aż kurde. Ale wiecie co? Nie no, nie mam pojęcia, naprawdę. Dobra. Mega. Zajebiście. A. 189 379, dobra. My sobie przyspieszymy trochę. Mam takie, może ktoś coś gotuje, dlatego. Tam jest w sumie balkon otwarty, może z dworu. Dobra, przełączmy się. Mamy dwie palety miodu. Normalnie zdaje, że coś się jara. Muszę sprawdzić to, poczekajcie sekundkę. Ogarnięte. Mówię, coś mi się wydaje, że coś się pali. Patrzę, to wącham komputer, monitor, a to sąsiad nad nami, pode mną. Dobra, teraz delikatnie go przepchniemy. Teczkę. No. No hu. Jak ja mam tutaj? Dobra, wiecie co? Go przepchniemy. Cofnę. Teraz muszę jakoś tak... Właśnie. Nie wiem, czy to już. Zatankuj pojazd. Jak mogę zatankować pojazd? Silos jest pusty. Aha, to żeśmy sobie... Dobra. Czyli muszę nawet go napełnić, nie? A, pierdyka. Czyli dobra. Moi drodzy, potrzebujemy tak. Pusty. Gdzie to jest? Pusty. Jest diesel, karnister, co to nas nie raczy. Ale numer, dobra, tu jest pusty. Mleko. Środek kwasobójczy, płynny nawóz. Pusty Mauser bym chciał. Tego jest pizdu. No niestety, Z-tor nam. Fruit and... Nie, to bym chciał pustą... Pusty. Kosz. Zbiornik, ale czym jest pusty? Woda. Kompost. Gnojówka. Olej napędowy. Teraz pytanie, czy on będzie nam... No niestety, trzeba będzie... użyć, tylko że ja nie mogę tym bardzo jechać, ale dobra, no, zrobimy tak, pojedziemy sobie do niego.
Nie, w tą stronę jeszcze pojechałem. Kurka, łódka. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że to będzie pusty. Albo z jednej strony można go wziąć pełny, go dotankować i drugi kupić. No dobra, zobaczymy. W każdym razie, tu mam akurat elektryka. Tak jak mówiłem właśnie o tym, że kupiłem sobie tego paleciaka do tych wszystkich palet. Żeby to mieć jak ładować, jak wiecie, też wkładać, nie? Bo ręcznie, no mógłbym to przepychać, ale to dużo czasu zajmuje, a jednak takim paleciakiem, widlakiem to raz, dwa, nie? Kierunku w ogóle nawet nie widać. No i będę musiał pozabierać te swoje nawozy, worki, wszystkie tam te rzeczy. No jest grubo 21 minut już odcinka. Teraz sprawdzimy, czy jest to puste, czy pełne. Tylko nie wiem, jak będziemy ładowali właśnie jego. To będzie problem. Dobra, teraz uwaga, chwila prawdy. Jest pełny, 2000 litrów. Myślę, że może by... Dobra, powinien nam Mauser wystarczyć. On pewnie zniknie, jak go przeładuję go w tamten. No już wiecie, tu panika, że mi się komputer pali czy coś. Tak śmierdziało normalnie spalenizną. Chodzę po tym mieszkaniu, szukam, ale się okazuje, że to sąsiad. Coś gotuje i chyba przyjarał, bo tak. Na początku mi tylko tej w strefie komputera i w strefie sprzętu śmierdziało. Znaczy śmierdziało, no. Tak jakby ktoś coś przypalił, jakieś jedzenie, nie? Takim. Ale mówię, kurde, no nie, wchodzę po mieszkaniu, nie ma nigdzie nic. Mówię, komputer mi się, patrzę, monitor, nic. Doszedłem do balkonowego okna, patrzę, faktycznie. Uchylone jest i stamtąd tylko, tak. No ale nic, no jedziemy sobie teraz, dotankujemy ten nasz Mauser. I myślę, że... I to będzie koniec tego odcinka. Teraz tak, muszę niestety otworzyć sobie tą bramę. Teraz pytanie, jak to... O! Dobra. Jak tutaj możemy to... Wyłącz silnik. Czekajcie, bo trzeba to... Chyba, że to trzeba teraz tak i tutaj jakoś R-ką, czymś nadusić. A, dobra, widzę, kluczyk chyba tutaj. A, widzicie. Aha, czyli dobra, tu, ale odciapiłem. Dobra, no nic. W takim razie się postawi tutaj ten... Tą beczkę zawsze będzie po prostu, nie? No nic. Moja gapa. Mamy tutaj 1000. Także no trudno. Także ja się z wami żegnam. W tym odcinku byłoby to na tyle. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz. No i co no? Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.